Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Bernasiak i zapraszam Państwa dzisiaj do obejrzenia odcinka, w którym chciałabym pokazać Wam, przedstawić Wam fantastyczne zapachy, które będą idealne na ślub, ale idealne również na inne chwile w naszym życiu, które chcemy celebrować. Zapachy męskie jeszcze chciałabym dodać, idealne na ślub. Słuchajcie, zazwyczaj jest tak, że nasza pamięć zapachowa, co dowiedli dwóch badaczy, nawet laureaci Nagrody Nobla, którzy zajmują się właśnie techniką zapamiętywania perfum, zapamiętywania zapachów. Uwielbiam właśnie te takie badania, wnioski i tak dalej. One są tak inspirujące. Słuchajcie, 50 lat jesteśmy w stanie przywołać sobie wspomnienia w naszym mózgu po zapachu. 50 lat. To jest niebywałe. 50 lat? Kochani, na 50-letnią rocznicę ślubu dostać na przykład zapach, który mieliśmy do ślubu, który mieliśmy razem z mężem, ja bym bardzo chciała. Niebywały fantastyczny prezent, gdyby moje dzieci zapamiętały, jak ja używałam zapachu do ślubu i mi taki sprezentowały w 50. rocznicę, mi i mojemu mężowi. Fantastyczne. Słuchajcie, zapachy przywołują nam chwilę, a chwila właśnie ślubu to jest chyba najbardziej taka chwila, którą chcielibyśmy w głowie zapisać, którą chcielibyśmy w głowie potem odtwarzać i którą chcielibyśmy jakby przewinąć, prawda? A przewijanie właśnie wyobrażeniem sobie tych chwil, zamykając oczy, wąchając zapach, to jest rewelacja. Ja mam tak zawsze. Za każdym razem, na każde wakacje zbieram inny zapach i dzięki temu przywołuję sobie te zapachy, tak naprawdę je po prostu wąchając. Przywołuję sobie te chwile, przywołuję sobie te miejsca, te spędzone wspólnie szalone, niesamowicie fantastyczne przygody. I słuchajcie, i tak właśnie jest z dniem ślubu, więc chciałabym, aby mężczyźni, którzy mnie oglądają, również pachnieli wspaniale, żeby tym zapachem, w tym zapachu się czuli naturalnie, żeby się czuli tak naprawdę sobą. I to jest bardzo ważne, dlatego że zapach powinniśmy wcześniej troszeczkę jednak sprawdzić. Słuchajcie, nie musimy kupować całej butelki, nie musimy nawet tak naprawdę, ja bym proponowała nie kupować całej butelki. Jeśli nie macie ochoty potem tego zapachu jakby kontynuować, dlatego że możemy kupić sobie na przykład bardzo małą pojemność, albo możemy sobie kupić odlewkę albo próbkę, nie wiem co sobie życzycie, sprawdzić ten zapach kilka dni przed ślubem i ten ślub jakby odstemplować, wygrawerować tylko tym zapachem, właśnie tylko tym zapachem, tylko ten jedyny dzień. I to się tyczy dla kobiet i dla mężczyzn, dla pani młodej i dla pana młodego. Ja bym tak zrobiła. Dzisiaj na pewno, dzisiaj kiedy jest taka możliwość, kiedy kupujemy właśnie sobie próbkę zapachu, żeby się z nim zapoznać, no właśnie na dzień ślubu kupujemy sobie kilka próbek, dlatego kilka, no bo wiadomo, trzeba ten zapach jeszcze przedstawiać przed ślubem, żeby się w nim dobrze czuć, żeby się czuć sobą, żeby się czuć elegancko i fajnie. Co Wam przygotowałam? Przede wszystkim to Wam powiem, że przygotowałam Wam wspaniałe męskie zapachy. Zapachy naprawdę fantastyczne, wzorowe według mnie. Zapachy, które ja bym zdecydowanie wybrała dla swojego męża w dniu ślubu. Musiałabym się naprawdę pogłowić trochę, aby wybrać, ale wszystkie mi się podobają, oprócz może jednego. Nie wiedziałabym, na co się zdecydować. Słuchajcie, zacznę od początku. Prada, która jest, myślę, że jednym z takich bestsellerowych zapachów, od klasycznych, po świeże, po aromatyczne, po takie dość wyrafinowane. Prada L'Homme, po prostu. Jest to cała seria zapachów rzeczywiście garniturowych, takich wyrafinowanych, delikatniejszych, czystszych, takich myślę, że bardziej bezpiecznych, niezbyt mocno aromatycznych, pomimo tego, że właśnie należy do zapachów, do rodziny zapachów ambrowo-aromatyczno-drzewnych. Wydaje mi się, że zapach jest na tyle delikatny i na tyle otaczający subtelnie właśnie przyszłego pana młodego, że może ten zapach być bezpieczny nawet na okres letnich ślubów, letnich imprez i takich upałów wręcz. Więc jeśli mamy
możliwość wybrania właśnie zapachu do ślubu w miesiącach cieplejszych, to bardzo fajny zapach pradalum. Po prostu. Mamy tutaj sporo aromatycznych składników, mamy różowy pieprz, mamy sporo cytrusów, mamy między innymi również ambrę i skórę. Naprawdę fajny i chyba lawendę. Fajne zestawienie zapachów i takie subtelne, delikatne, jak mówię, chcemy tym zapachem po prostu się naturalnie czuć. Ale jak już chcemy troszeczkę więcej jakby wpadać w nosy innych gości i się zapamiętywać zapachem, zdecydowanie rzucać w oczy, nozdrze i tak dalej, to możemy się skoncentrować na zapachu Armani. Stronger with you. Zapach Intensely. Niesamowicie mocna, wyrafinowana, słodka, taka skórzana nuta cynamonu, kardamonu. Bardzo taka drażniąca wręcz nos, taka wiecie, zakłócająca myślenie. Facet wyrafinowany, zdecydowany, pewny siebie, zdecydowanie hedonista, dbający o każdy szczegół. Tutaj mamy mnóstwo ambry, mamy różowy pieprz, tak jak mówiłam. Mamy również mnóstwo wanilii, więc jest to zapach słodki, zadziorny, kuszący. Niebywale atrakcyjny mężczyzna. Oj, na pewno, taki zadbany. I kuszący, i słuchajcie, jeden taki przymiotnik do tego zapachu, bardzo apetyczny. Tak, właśnie ta wanilia, ja myślę, że to ze sprawą fasolki tonka. Jest tutaj tak kusząca, tak karmelizowanie pachnie, że jakbyśmy wręcz mogli sobie wyobrazić taki karmelizowany cukierek. Apetyczny bardzo. A dlaczego nie, prawda? Kolejny zapach, który przygotowałam jako fajny pomysł, jako zapach do ślubu dla mężczyzny, będzie to zapach od Yves Saint Laurent, po prostu Why. Jest to zapach w wodzie perfumowanej, więc bardzo mocny, bardzo wyrafinowany, bardzo elegancki, ale jeszcze jednocześnie elektryzujący. Taki ciągnący nos, wiecie, ciągnący po prostu niebywale wianuszek osób za zapachem. Na pewno mamy tutaj w składnikach mnóstwo aromatów przyprawowych, mamy tutaj drzewne, cedrowe akordy. Mamy na pewno lekko takie dymne niuanse. Dlaczego te dymne? Nie wiem właśnie, z czego one wynikają, ale Yves Saint Laurent bardzo często mają właśnie takie akordy lekko przydymione. Chociaż nie, śruby nie mają aż takich przydymionych akordów. Cała seria Y jest troszeczkę bardziej kadzidlana i taka bardziej intensywniejsza przez tą właśnie, myślę, zadziorność i takiego pazura. Chyba ta szałwia, nie wiem czy szałwia, czy elegancka woda, wytworna. I tak jak mówię, ciągnąca się niebywale, też kategoria bardziej jednak słodkie zapachy. Myślę, że ta słodycz może troszkę mniejsza niż w Armani Stronger With You. Ale jednocześnie jest taki zapach, który możemy podjąć decyzję raczej na chłodniejsze miesiące. Dlatego, że chyba ta fasolka tonka tam też w składnikach, która może rzeczywiście tak troszkę nas męczyć i tak zachłysnąć możemy się tym słodkim zapachem, jednocześnie zachłysnąć. Kolejny zapach, który na pewno fantastycznie wybrzmiewa, dla mężczyzn od lat już, cała linia, dla mężczyzn, którzy właśnie idą do ślubu, do ołtarza, to jest po prostu Invictus, czyli facet, który zdobył wszystko i dostał puchar. A to wszystko, to ta nagroda właśnie, to jest ta kobieta, która stoi przed ołtarzem i na niego czeka. Na pewno zuchwały, na pewno słodki, aromatyczno, drzewny, na pewno zdecydowanie kręcący taki zaświdrowany zapach, który również jest z nutą słodyczy, z czarnym pieprzem w składzie. Zdecydowanie charakteryjny, zdecydowanie wyróżniający się, wyrafinowany. Według mnie naprawdę dobrze skomponowany zapach. Zresztą Dominique Ropion stworzył Invictusa, więc myślę, że
Nie mogło być inaczej. Mamy tutaj białą ambrę, mamy czarną ambrę, taką troszkę gorzką pomarańczę, cytrusy również w nucie głowy, ale jednocześnie jest ta słodycz taka właśnie ambroksanu, wydaje mi się taka ostrzejsza nuta męskości. Zapach bardzo sensualny, taki zdecydowany, taki też apetyczny, więc jeśli mężczyzna wybierze ten zapach zdecydowanie na swój ślub, może mieć na pewno dobry odbiór wśród innych kobiet, tak? Jest to zapach, który na skórze bardzo często, nie mówię, że u każdego, ale bardzo często pachnie taką kremową, apetyczną praliną z whisky w środku. Tak, tak, tak. Co ty mówisz, kotku? Mam dzisiaj wspaniały humor. Niebywale. Kolejny zapach, który chciałabym Państwu przekazać, że jest idealny na ślub. Idealny dla faceta, który będzie również chciał pachnieć idealnie, fantastycznie i bardzo, bardzo z pazurem. Jest to zapach, który pachniał John Deep z Savage, Dior Savage, czyli zapach faceta, który wygrał wszystko, który ma tak naprawdę już życie poukładane, wszystko może oddać, każdą rzecz może oddać. Cytrusy w głowie nuty są po prostu tak niebywale podkreślone aromatem brzozy, aromatem takim sfiksowanym. Nie wiem, czy tam mamy ambrę, czy mamy jakieś składniki ostrzejsze jeszcze, ale bardzo wyraźna woda, bardzo taka rześka, idealna na ciepłe miesiące również. Także faceci, którzy decydują się na ślub w takie miesiące gorące, będzie to orzeźwiający zapach, jednocześnie bardzo męski, z pazurem i zdecydowanie kuszący. Kolejnym zapachem, który chciałabym Państwu pokazać, jest to odda do wolności. I teraz tutaj taki niuans. Czy do ślubu facet powinien pachnieć zapachem, którym właśnie emanuje oddą do wolności? Jakże to, jaka to wolność, tak? Otóż myślę, że garnitur do właśnie Chanel Blue będzie pasował idealnie. Jest to zapach drzewno-aromatyczny z nutą właśnie również cytrusów, z nutą jabłka w składzie ananasu, mięty. Mamy tutaj również Izoe Super, sandałowiec, cedr, bardzo męska woda. Wiecie co? To jest zapach, który do mnie w ogóle jakby przemawia takim mężczyznom dość wyrafinowanym i dość takim niedostępnym. Takim mężczyzną, który właśnie nie chce za bardzo do siebie przyciągać ludzi. Taki, który lubi stwarzać wokół siebie dystans. Więc jeśli jesteście takimi mężczyznami i macie właśnie ochotę, aby stworzyć taki dystans wokół siebie, to wydaje mi się, że Blue Chanel to będzie właśnie to, co możecie chcieć uzyskać. Kolejnym zapachem, moim faworytem, jeśli chodzi dzisiaj o zapach świeży, idealnie czyście wyważony, jest to zapach Oda do Napoleona, czyli Creed, klasyczny Creed Aventus, stworzony przez dwóch braci Creedów. Zapach mega charakteryjny, niebywale charakteryjny. Co tam jest takiego niebywałego, że on jest aż taki bardzo specyficzny? Na samym początku, jak się go zacznie używać, czuć wodę brzozową. Ale potem się coś dzieje takiego spektakularnego. Jest tam ananas w składzie, być może, no pewnie mnóstwo różnych innych składników, które nie są absolutnie podane. Jest to zdecydowanie zapach, który wybrzmiewa owocowo, ale tak niebywale męsko i tak apetycznie. Mamy tutaj również porzeczkę w składzie. Niesamowicie elektryzujący. Elektryzujący i taki też również uzależniający. Mimo tego, że on jest świeży, niebywale długo pachnie. Więc jest elegancki, wytworny i trwały. I na pewno jest zapamiętywalny.
co ten zapach ma coś takiego, co nie ma inny zapach, nie ma inny, co się nie zdarza w innych zapachach, taki wydźwięk jednocześnie oryginalności, jednocześnie tej świeżości i tej trwałości. To się wszystko jakby nie trzyma w kupie, a jednocześnie Krydowi się udało. No i kolejny zapach, który bym mogła również ubrać niebywałego mężczyznę, bardzo eleganckiego mężczyznę, to jest zapach z tabaką. Akurat ja mam tutaj wersję w wodzie perfumowanej. Dolce Gabbana The One w wodzie perfumowanej. Oj, ten zapach już jest taki z taką podkręconą przyprawą. Mamy tu bazylię, mamy kardamon. Mamy tutaj imbir. Naprawdę jest tych przypraw dość sporo, że jednocześnie możemy poczuć się tacy zakręceni trochę wąchając ten zapach, ale jednocześnie ma bardzo dużo takiego wydźwięku również elektryzującego i takiego innego. Właśnie to jest fajne. Jeśli zapach jest wyróżniający się, będzie to fajny zapach właśnie na taki wyróżniający się dzień. Żebyśmy potem nie mieli złudzeń i nie mieli również wątpliwości, czy to był ten zapach, czy inny. I dlatego fajnie jest mieć jednocześnie zapach na takie chwile, które chcemy bardzo zapamiętać i celebrować na długo. Mieć zapach oryginalny i zapach taki inny, wyróżniający się. Kolejnym zapachem z edycji Karoliny Herrery, Karolina Herrera po prostu CH Brief Men. Jest to bardzo fajny zapach dla osób, które cenią w zapachu dość sporą dawkę whisky. Naprawdę tutaj czarny pieprz i whisky. Bardzo mi się ta woda w ogóle podoba. Ona dość jest nie do końca fajnie potraktowana w recenzjach. Mi się ten zapach podoba. Jest dość też nieszablonowy, garniturowy zdecydowanie, wyrazisty. Na pewno ma taki zapach w sobie skóry, ale takiej znoszonej. Niektórzy twierdzą, że tu absolutnie nie ma skóry. Jak popsikałam, no akurat dzisiaj testowałam go na synku, to cały czas od niego ten zapach czułam i mega utleniał mi się u niego właśnie skórzano. Widziałam, czułam taką skórę, którą miałam, jak byłam dzieckiem, nie wiem, dostałam ją od jakiejś kuzynki, taki płaszczyk skórzany i ten zapach tak niebywale czułam właśnie na moim synku, być może dlatego, że namłochałam się tego zapachu właśnie na dziecku, ale na pewno zdecydowanie akord skórzany jest tutaj wyczuwalny. I jest to fajny, słodki, taki aromatyczny jednocześnie zapach. Ma też w składzie, tak jak Wam powiedziałam, ma w składzie whisky, ma w składzie benzoes. Jestem przekonana, że ma mnóstwo przypraw i oczywiście na bazie drzewnej, więc naprawdę oryginalna woda, oryginalna i zdecydowanie z taką nutką gorzkości, więc wydaje mi się, że na ślub to będzie na pewno zapamiętywalny zapach. Na pewno nie zginie w jakichś innych nutkach, które stosujemy na co dzień. Myślę, że może grejpfrut, może bergamotka, może kardamon. Nie pamiętam, ale na pewno mamy tutaj moc takiej wyróżniającej się kompozycji, więc polecam. Jeśli z kolei macie ochotę na coś klasycznego, na coś takiego bezpiecznego, żeby się czuć po prostu bezpiecznie i tak subtelnie, i tak jakby nie zagrażając innym ludziom wokół nas, to wybierzcie po prostu klasyka. Klasyka nad klasykami to jest zapach Acqua di Gio, który pachnie, inspirowany jest w ogóle wyspą na Morzu Śródziemnym, czystym morzem, inspirowany drzewem, takim czystym, ściętym drzewem cedrowym. Mówi się nie drzewem, tylko drewnem, ale we wszystkich opisach jest napisane zawsze drzewo. Drzewo to jest oczywiście wielkie drzewo, a drewno to jest kawałek drewna, który właśnie emanuje takim olejkiem zapachowym, które możemy znaleźć w zapachu, czyli na przykład drewno cedrowe, ale drewno jakoś tak dziwnie brzmi, prawda? Więc się potocznie zaczęło mówić drzewo cedrowe. Jest to woda świeża, aromatyczna,
z lekką nutką takiego właśnie morza, oceanu, nutką, to się tak nazywa, kalone, tak? Nutką takiej świeżości, czystości i mega orzeźwiającego właśnie akordu takiego czystego powietrza morskiego. Myślę, że tam na pewno są jeszcze jakieś różne cytrusy w składzie, bergamotka może. Więc zrobiliśmy to. Mamy tutaj fantastycznie 10 fantastycznych zapachów, które na 100% się spodobają i kobietom, i mężczyznom. I zobaczcie, zależy, co Wy chcecie, czym chcecie emanować. Możecie wybrać oczywiście spośród setek innych zapachów również inne. Tylko bardzo, 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 bardzo Wam proponuję, abyście tego zapachu nie nosili wcześniej. To znaczy, nie nosili go po prostu na inne okazje wcześniej. Chcę, żebyście pierwszy raz takie przyżycie mieli właśnie z tym zapachem na swoim ślubie. Dlatego, że oczywiście, tak jak mówię, trzeba testować go kilka dni wcześniej, potestować go na nadgarstku, czy nas głowa nie boli i tak dalej, ale nie celebrujcie innych chwil tym zapachem przed ślubem. Bo to Wam zagwarantuje, że Wasz mózg rzeczywiście zapamięta ten zapach i będzie go kojarzył z tym fantastycznym dniem. I tak samo, jeśli chodzi o jakiekolwiek wyjazdy, jakiekolwiek chwile, które chcecie zapisać w albumie pamięciowej pamięci, zapachowej pamięci. Dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia w kolejnej recenzji.